Jak to jest wzruszyć Michała Pieruga? Wspaniale, jest to nieziemskie chyba uczucie. No nie, no to, że Michał się wzruszył, no jest po prostu prawdziwym artystą. Mam nadzieję, że to dlatego, że po prostu wszedłem emocjonalnie w ten taniec i to spowodowało, że Michał się wzruszył. No ja się bardzo cieszyłem, byłem ogromnie zaskoczony. No jest mi bardzo miło, mam nadzieję, że to się powtórzy może jeszcze. Co ci się najbardziej podobało na warsztatach w Barcelonie? Zdecydowanie na warsztatach w Barcelonie podobały mi się zajęcia z Brianem Friedmanem. Udowodnił nam wszystkim, jak wiele nam jeszcze brakuje do doskonałości, ale dlatego dzięki temu się bardzo dużo nauczyłem, prawda? W tej chwili jestem zajarany na nowo, chcę się dalej uczyć, no i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Bardzo dużo mi to dało i na pewno Brian Friedman to był główny punkt tych warsztatów. A co po programie? Powiedzmy, że zajmiesz jakieś wysokie miejsce, możemy tak pogdybać. Co wtedy? Co jest twoim celem? Co będzie po programie, to zobaczymy, jak będzie po programie, tak? Na razie nie. Mam nadzieję, że chcę wyjechać na pewno do Stanów, by się rozwijać dalej. No ale na razie mam jeszcze szkołę, jestem dopiero w drugiej klasie liceum, no i muszę jednak zaliczyć ten rok, później maturę, ale chcę po prostu dalej kontynuować naukę tańca i w końcu zacząć tańczyć zawodowo. To jeszcze poprosimy, żebyś zachęcił czytelników SE.pl do oglądania w przyszłym tygodniu programu You Can Dance. A więc drodzy czytelnicy, oglądajcie koniecznie program You Can Dance, bo to będzie najlepsza edycja ze wszystkich. Więc 21:30, środa, TVN, macie oglądać. Po.